Cześć, jestem Marianka i zapraszam Was na mikroprzygodę. Zapraszam Was na grę, która nazywa się Geocaching. Ta gra polega na tym, że się szuka określonych punktów i czasami tam jest skrzyneczka, a czasami nie ma. Czasami w tej skrzynce są zabawki i logbook, a czasami jest tylko logbook. Cache są w takich punktach, które są rzadko odwiedzane, które fajnie zobaczyć. Widzimy już piekielnik i niedaleko będzie już nasz cache. Skałki są z jednej strony łatwe do zdobycia, ale z drugiej strony już wspinacze muszą się wspinać, bo bez asekuracji to tak ciężko by było. Skrytki to one nie są głęboko w ziemi, ani nie są na wierzchu, zawsze są przykryte czymś. A przykryte są po to, żeby nie znaleźli ludzie, którzy nie wiedzą co to jest, żeby nie zniszczyli tego. W pudełku czasami są zabawki, ale zawsze jest logbook, żeby się wpisać. Kiedy to był, kto to był, kiedy to było. Takie rzeczy. A żeby wziąć sobie zabawkę, trzeba mieć swoją zabawkę i wymienić. Czasami jest tak, że zabawki są, mają takie oznaczenie, że nie wolno ich sobie zabrać do domu, tylko trzeba dać do innego cache'a w innym kraju albo gdzieś indziej. Żeby ta zabawka wędrowała tak jakby po świecie. Odkładamy cache'a tak jak był i maskujemy liśćmi, a jak są jakieś kamienie, to kamieniami. Teraz jeszcze jeden łyk wody i możemy ruszać po następnego cache'a. Zapraszamy Was na kolejną mikroprzygodę. Wejdźcie na stronę geocaching.com i sprawdźcie sami, ile cache jest w pobliżu. Okazało się, że to nie koniec naszej przygody, bo po drodze było jeszcze mnóstwo śmieci, które trzeba było pozbierać. Najwięcej śmieci było w korcie rzeki. Najczęściej był styropian i puszki. I plastikowe butelki. Znalazłam kołpak. Przypiąłam sobie go do plecaka i wyglądałam jak wojowniczy żółw ninja. Koniec.